Dla pasji sportu walki zwycięski Michał Pasternak po walce z Kacprem Miklaszem na galerii MMA VIP 4. Michał, jak tą walkę oceniasz? Bo z mojej perspektywy pewnie nie było żadnych takich chyba większych problemów, wydaje mi się. Znaczy nie, no problemy zawsze jakieś są, bo Kacper był silny i uważam, że stawił dużo większy opór niż na Wotorę. Także jeśli miałbym ocenić nasz rewanż, to teraz miałem większe problemy. To z czym miałeś te problemy? Dzwonimy się. Okej. Ja jestem w następnym tygodniu. Miałem teraz zostać. Co? Miałem teraz zostać. Mirek, jak ocenię? W następnym tygodniu. A, spokojnie. Więc właśnie z czym miałeś te problemy? Znaczy problemy, no był silny i nie mogłem za bardzo ustabilizować tej pozycji i się tak bardziej rozbujać, jeśli chodzi o ciosy z góry. Tam gdzieś na początku próbował gdzieś tam machać rękami, chyba się nic tam nie doszło, nie? Znaczy gdzieś tam pewnie mnie celną, ale to nie były takie ciosy, które by mnie mocno naruszyły. W ogóle mnie nie naruszyły, może właśnie, tak. Chyba w ogóle. Jaki miałeś plan taktyczny na ten pojedynek? Żeby trochę na niego poczekać i żeby oto on ruszył pierwszy i wtedy go sklinczować lub przewrócić i w parterze albo poddać, albo rozbić. Twój trener Mirosław Ogniecki, taki charakterystyczny dźwięk, jak krzyczy do w oktagonie, rób to, rób tam. Co słyszałeś Mirka? Pomagało ci to w walce wyraźnie? Mirka nie da się nie słyszeć w walce. Bo jest właśnie u niego bardzo dobre. Dużo osób to krytykuje i się śmieje z tego, ale on daje komendy, które są bardzo proste, a jednak w walce się bardzo sprawdzają i ja doskonale to słyszę i doskonale to rozumiem. Jak możesz się wypowiedzieć w takim razie, skąd twoim zdaniem są różne kontrowersje na temat Mirka Oknickiego, bo moim zdaniem to jest chodząco... Zazdrości. Jest pionierem MMA. No ale to widzisz, no niektórzy ludzie po prostu mu zazdroszczą i nie rozumieją tego, co on robi. Jak kiedyś pamiętam, walczyłem na IFM i słyszałem komentarz Jurasa, który gdzieś tam jak trener mówił, że na niego, a jeszcze Kornika, na niego on jest zmęczony. Oni w początkowej fazie do drugiej, trzeciej rundy się śmiali z tego i mówili, że to ja jestem bardziej zmęczony. Tylko, że czwarta i piąta runda jednak pokazała, że ja miałem tą energię, a on nie, więc wyszło na to, że to, co mówił trener, jednak się sprawdza, a to, co oni mówili jako komentatorzy, nie do końca. Myślisz, że Mirek Okniński jest tym numerem jeden, jeśli chodzi o polskich trenerów MMA? Dla mnie na pewno, ale wiesz, to też muszę podkreślić, że ja nie trenowałem u wielu trenerów. Nie trenowałem u Andrzeja Kościelskiego, który też na pewno jest świetnym trenerem. Miałem kiedyś możliwość na obozie trenować pod, no mniej więcej widzieć, jak trenują chłopaki z Arachionu i też no świetne treningi, ale dla mnie najlepszym trenerem jest trener Mirek, ale tak jak mówię, no ja się kieruję też tym, że długo z nim pracuję i trener doskonale mnie rozumie, wie jakie ja mam mocne strony. Michał, zadam pytanie takie dość kontrowersyjne. Przepraszam, to nie moje zdanie, ani słowo. Czy czujesz się ludzkim śmieciem? Jak ktoś powiedział o wszystkich osobach, które współpracują bądź walczą na galerii MMA VIP, jest to dziennikarz Krzysztof Stanowski. Kto to powiedział? Dziennikarz Krzysztof Stanowski. Ale to... I w tym samym obraził wszystkich. Ale poczekaj. To jak Stanowski myśli, że ja jestem ludzkim śmieciem, to niech przyjdzie i niech mi powie... jakieś argumenty przeciwko temu, no bo na razie jedynym argumentem jest to, że nie lubi się z Marcinem Najmanem, a jest to słaby argument tylko do tego, żeby obrażać ludzi, tym bardziej, żeby obrażać zawodników, którzy pracują na to, żeby zarabiać uczciwie pieniądze, więc uważam, że jedyną osobą, która można powiedzieć, że tu coś ze śmieciem, no to są jego wypowiedzi, no. Więc co uważasz o tej całej nagonce na Federację MMA VIP? Ty jako sportowiec krwi i kości bardzo podkreślałeś duży profesjonalizm organizacji. Tudzież no, były duże kontrowersje teraz z tym Słowikiem, że z Wieluniem, to tak nie... Jest, no słuchaj, były kontrowersje związane z tym, że ktoś kogoś nie lubi i dlatego były kontrowersje. No. Wcześniej inni prowadzili biznesy, lansowały tą postać, ale no, to są interesy i to są biznesy. No. Michał, co dalej? Jakie masz takie, jak możesz zdradzić takie najbliższe plany? Najbliższy plan mam taki, że za tydzień przyjeżdżam do trenera i będę mocno trenował, tak.
Do tej walki się też przygotowywałeś w Kielcach, gdzieś w naszym województwie? Znaczy teraz więcej czasu będę ogólnie spędzał w Warszawie. A no, cały czas się szykuję w Kielcach. W Kielcach robię boks, Wojtka Jarosa, jiu-jitsu robię z Krzysztofem Suchorabskim. Mam jeszcze trenera personalnego, Kamilę Ziółkowską. No mam dużo osób, które z buzkami pomaga. Aśka, jako moja fizjoterapeutka, która zna mnie najlepiej. Kiedyś jak mi coś siadło, to jechałem z Warszawy do buzka po to, żeby ktoś mnie ponastawiał i doprowadził do jakiegoś stanu użytecznego, żebym mógł dalej trenować. Na tyle ufam ludziom, z którym gdzieś tam od dłuższego czasu prowadzę jakieś, można powiedzieć, biznesy. Tak jest. Michał, zapytam również o całą galę do tej MMA VIP 4. Gala wydaje się dość kameralna w porównaniu do tych poprzednich edycji. Jak ci tutaj dzisiaj walczyło? Jak atmosfera? Jak to wszystko ocenia? Znaczy trochę była inaczej organizowana ta gala, bo do końca wiem, że nie chcieli zdradzać planów. Ja uważam, tak jak zawsze, organizacja świetna. Gala, mimo iż była kameralna, to oprawa super. I tak jak często wspominam, że mnie najbardziej urzeka to, że organizatorzy podchodzą do mnie jak do zawodnika, nie traktują mnie jak jakiegoś takiego sługusa albo kogoś w tym stylu. No. Widziałeś inne walki jakąś? Nie widziałem żadnych walk, skupiony byłem na swojej. Mówiłeś o kiedyś mi w innym wywiadzie o stójce pod MMA i stójce klasycznej, tak zwanej bokserskiej i tak dalej. Jak myślisz, czy jesteś w stanie opisać jakby, czym się różni stójka pod MMA? Tak, w MMA inaczej się stoi na nogach, a w boksie inaczej. W boksie się stoi szerzej, w K1 bardziej się obciąża tylną nogę, w MMA się dociąża jednak przednią po to, że ktoś będzie chciał nas wywrócić i tak dalej. Jest duża różnica, dlatego lubię trenera Wojtka Jarosa, bo on nigdy nie próbował mnie przestawić tak jak typowego pięściarza, tylko zrozumiał to, że jestem zawodnikiem MMA i za to mu wielki szacunek. Cóż, czego możemy Ci życzyć? Czego mogę Ci ja życzyć? I tego Ci życzę wszystkiego dobrego, Michał, dla Ciebie zdrowia. Michał Pasterniak dla portalu Pasja Sportowalki. Chciałbym podziękować bardzo sponsorom, firma Tom Trans, sklep Sirent, Street Autonomy, Selva Fight, Holis Medical Health Service, Platinum CBD, Invex Remedy, Siu Tattoo i MC Gym, Las Shamana. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.